ceny, mimo tutaj, że w tym sklepie dzisiaj specjalna zniżka dla kupujących. Sklep obniżył ceny, jednak zobaczcie Państwo, wydałem na jeszcze nie wszystkie rzeczy. Jeszcze nie ma plecaka dla najmłodszej Oli, która idzie do przedszkola. Ma jeszcze tornistra, a już jest wydane ponad 500 zł. Same takie drobne rzeczy wydawałoby się, czyli plastelina, kredki, bloki, temperówka czy piórnik, taki typowo przedszkolny piórnik. I kiedy chodzi się i robi takie zakupy, kiedy wkłada się do koszyka poszczególne produkty, a potem idzie do kasy i płaci, może zobaczyć ponad 500 zł, to mam wrażenie, że mam takie dwie rzeczywistości. Jedna rzeczywistość, którą widzimy, bo mówi o niej premier Donald Tusk, czyli jest Zielona Wyspa, rośnie nasza gospodarka, a z drugiej strony jest ta codzienna rzeczywistość, z którą każdy z nas się zderza. Trzeba kupić zeszyty, książki, komplet dla drugiej klasy. Dla dzieci do drugiej klasy kosztuje blisko 200 zł. I to pokazuje, jak ciężko dzisiaj, szczególnie we wrześniu, jest poszczególnym rodzinom.